Dobry wieczór. Witajcie w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jest dwusetny odcinek podcastu. Niesamowicie, jak ten czas szybko leci. To jest chyba. 8 miesięcy, odkąd te podcasty się ukazują. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście ze mną. Dziękuję wszystkim subskrybentom, tym właśnie, którzy zaczęli subskrybować ze względu na te podcasty. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, nawet te, z którymi niekoniecznie zgadzam się, ale dziękuję za te komentarze, staram się je. Czytać, staram się na, odpowiadać, chociaż nie, nie odpowiadam na wszystkie, ale tylko dlatego, że niektóre naprawdę wymagają dużo pisania. Nie mam po prostu też na to czasu i lepiej by było osobiście porozmawiać. Ale dziękuję, dziękuję za te komentarze, dziękuję za udostępnianie. No i mam nadzieję, właśnie, że będziecie dalej udostępniać, bo. Myślę, że, że jednak są pomocne, zresztą tak, tak piszecie, tak dzwonicie, tak rozmawiamy. Że naprawdę dobry pomysł i, i naprawdę dziękuję Wam za to. Ten dzisiejszy, dwusetny odcinek chciałbym poświęcić nowemu narodzeniu. Ja wiem, że dużo już jest mówione na temat nowego narodzenia, ale wciąż taki temat jest. No, niezrozumiały i zaraz będę czytał fragment z Ewangelii Jana, trzeci rozdział, od 1 do 11 wersetu, gdzie właśnie też przechodzi człowiek, i to nie byle jaki człowiek, bo z całą pewnością wierzący, nauczyciel, a też ma problemy z pojęciem tego, więc posłuchajmy, co w Biblii mamy napisane, no i spróbuję się odnieść do tego, aby też może pomóc, co niektórym zrozumieć. A był człowiek z faryzeuszów... Imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł: mu, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona Matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała ciałem jest, a co się narodziło z ducha duchem jest? Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Pan Jezus tłumaczył Nikodemowi, Sprawy nowego narodzenia w odniesieniu do czasów, w których żył 2000 lat temu. No i widzimy, że nikodem nie może za bardzo tego zrozumieć. Myśli tak po ludzku, że no, urodzić się. No to wiadomo, jak człowiek się rodzi, jest mały, naleg jest duży. No to jak w ogóle. Mógłby się właśnie zmieścić do tego łona matki. Weźmy nawet pod uwagę poród cesarski: tak? no, rozciąć, rozciąć na nowo brzuch naszej mamy, no to przecież dorosły człowiek no, nie ma szans, żeby się tam zmieścił i, i widzi, że to są zupełnie jakieś abstrakcje, tego nie rozumie. to no osobnie do, do tego, jak, jak wtedy, jeżeli pan Bóg, no, pan Bóg, pan Jezus, tłumaczy Nikodemowi. No i wiem, że dzisiaj, 2000 lat później, ludzie mają tak samo problem ze zrozumieniem, chociaż jest to tutaj wytłumaczone. I zacząłem się tak zastanawiać, jak by można było dzisiaj najlepiej odnośnie do, do tego, jak się świat zmienił, no bo Pismo się nie zmieniło, cały czas jest ta sama nauka o Nowym Narodzeniu, ale ale świat się zmienił, czasy się zmieniły. Jakby to najlepiej wytłumaczyć? I tak sobie pomyślałem, no dzisiaj to chyba wszyscy znają się na komórkach, smartfonach i, i, i na komputerach, bo no, dzieci to się znają bardzo dobrze, młodzież jeszcze lepiej i ci starsi, naprawdę wiele, wiele osób teraz starszych, dziadków bardzo dobrze sobie radzi z komputerami, ze z komórkami. Używają mediów społecznościowych. Każdy, każdy coś tam wie, no oczywiście, znajdą się osoby, które też tego nie wiedzą. Więc tak sobie pomyślałem, jakby to odnieść właśnie do dzisiejszych czasów. No i właśnie, przyjmijmy, że mamy komputer. Ten nasz komputer używaliśmy, no i on sobie przez te lata chodzi, jak chodzi, no niestety zazwyczaj bywa tak, że chodzi coraz gorzej, coraz. Więcej mamy tam rzeczy w tym komputerze, coraz więcej aplikacji, programów, i on po prostu spowalnia. I. No i właśnie. Chcemy, żeby był nowy, żeby był lepszy. Co zazwyczaj wtedy robimy? No, zazwyczaj ściągamy jakieś aktualizacje do tych aplikacji, albo ściągamy też takie łatki czy też update y do naszego systemu. Ale tak naprawdę widzimy, kiedy to, to te zabiegi takie fizyczne robimy, że wcale to za wiele nie pomaga, a niejednokrotnie nowe updatey powodują, że pewnych rzeczy już nawet starszych aplikacji nie możemy używać. No więc, co w, takim, w takiej sytuacji zrobić? Wiemy, że człowiek składa się z ducha, z duszy i z ciała. Znaczy, no tak się składa, może nie wszyscy wiedzą, ale chyba o tym zrobię osobny podcast, bo to też niestety ludzie dość mylą ducha i, i duszę. Jak to wygląda z komputerem? No, komputer wygląda tak, że ma jakąś tam obudowę, czy to jest nawet laptop, to też jest jakaś obudowa. No, taki komputer potrzebuje jakieś źródło prądu, czy też z gniazdka, czy też baterii. No i żeby działał, potrzebuje oprogramowania. Jakbyśmy to mogli odnieść do siebie? No ciało to taka obudowa. Dusza no to jest właśnie ten system, to oprogramowanie. Na no, duch, no duch daje życie, to czyli jest tą baterią, jest tym, jest tym zasilaniem. Więc kiedy my mamy mieć nowy komputer, żeby lepiej działał, no to wiemy, że ten stary, kiedy weźmiemy, spakujemy go do pudełka, w którym kiedyś kupiliśmy go, znowu rozpakujemy, no to będzie cały czas dokładnie taki sam. Wiemy też, że jeżeli fizycznie właśnie robimy te updatey, wcale się nic nie zmienia. Dlatego Jezus mówi: "Musicie się narodzić na nowo". Jak to moglibyśmy odnieść? Do komputera, no potrzebujemy po prostu nowego systemu. No bo sama obudowa generalnie, no cóż, nie, nie przeszkadza nam. Zazwyczaj nie, nie, nie zużywa się tak. Szybko z wyjątkami, jakimiś tam przypadkami wyjątkowymi, więc ona może pozostać. Co jeżeli chodzi o ducha, o to, o to, o to życie, no bateria. No, bateria czasami rzeczywiście kończy się, ale mamy źródło prądu, właśnie z gniazdka, i ono zazwyczaj się nie kończy. I tutaj chodzi o to, aby właśnie ta dusza została uzdrowiona. Jak to się może stać? No żeby całkowicie lepiej działał komputer, to potrzebujemy po prostu nowego systemu, czyli twórca oprogramowania musi dać nam nowy system. Dlatego Pan Jezus mówi do niego, że musicie się na nowo narodzić. To nie wystarczy, że ty będziesz próbował jakieś zabiegi robić po swojemu, te updatey, jakiegokolwiek aktualizacje. Ty potrzebujesz. Nie być ulepszony. Nawet nie o to chodzi, żeby wgrać program antywirusowy, tylko chodzi o to, abyś ty miał nowy system, nowe oprogramowanie, żebyś ty był nowy po prostu. I dlatego, kiedy, kiedy mówimy o Nowym Narodzeniu, to nie chodzi o to, żebyśmy zmienili swoje życie i żebyś teraz zaprzestaliśmy pewnych rzeczy i będziemy lepszymi ludźmi. Bogu zależy, żebyśmy nie byli lepsi. Jemu zależy, żebyśmy byli całkowicie nowi. Po prostu szli od początku według tego, tej instrukcji tego twórcy oprogramowania. No bo dlaczego ten nasz komputer właśnie spowalnia gorzej działa. No bo pakujemy do niego wiele wiele rzeczy i wiele rzeczy ściągamy różnych programów, otwieramy strony, które niestety mają jakieś wirusy. One nam zapychają nasz system, spowalniają go i otwieramy dużo aplikacji, dużo programów, których nie powinniśmy w ogóle otwierać. Więc chodzi o to, żebyśmy dostali nowy System i dodatkowo korzystali z niego według instrukcji właśnie producenta. Wtedy będziemy nowymi ludźmi. I oczywiście możliwe, że w pakiecie, a nawet na pewno, dostaniemy tego antywirusa, który nie pozwoli nam na to, aby pewnych stron otworzyć. No, możliwe, że nie będziemy mogli otworzyć. Możliwe, że nie będziemy mogli ściągnąć pewnego oprogramowania, bo on będzie pokazywał, że jest tam podejrzenie lub że nawet jest wirus. No, ale my mamy być nowymi ludźmi. To nie o to chodzi, żebyśmy polepszyli się, ale działali dokładnie i robili to samo, co robiliśmy przedtem. Mamy być całkowicie nowymi ludźmi. Oczywiście sami tego nie możemy zrobić. Musimy poczekać, aż producent da nam nowy system. Jak to się może stać? No, wiatr wieje dokąd chce, jak chce. No, my na to rzeczywiście nie mamy wpływu. Natomiast, jeżeli będziemy wołać i prosić producenta czy tego twórcę oprogramowania, to on wtedy nam da, zainstaluje nam nowy system i będziemy działać z nim. Wtedy będziemy mówić, że jesteśmy nowym stworzeniem, nowonarodzeni i działamy według tego, jak instrukcja, jak ten twórca właśnie przewidział. Mam nadzieję, że chociaż może informatyką to pomoże zrozumieć czym jest nowe narodzenie. Nie żadną poprawą, nie żadną łatką, update'em, patchem czy czymś takim, to jest całkowicie nowy system. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Dziękuję za to, że jesteście ze mną i oraz no, nie tylko ja tworzę te podcasty z tymi wszystkimi ludźmi moimi przyjaciółmi, no, i mam nadzieję, że jeszcze wiele rozważań właśnie przed nami. Jeżeli macie jakiś problem ze zrozumieniem, albo interesuje Was jakiś temat, możecie napisać w komentarzach, że na przykład chcielibyście posłuchać w danym temacie. To postaram się oczywiście przygotować. Z góry uprzedzam, nie zawsze możecie usłyszeć ode mnie to, co sami byście chcieli, ale naprawdę dołożę wszelkich starań, aby to było. Oczywiście zgodne ze Słowem Bożym. Pozdrawiam serdecznie Błogosławia. Dobrej nocy.